nie warto by było się zastanawiać, czy ciągnik drogi, te maszyny są do pobocza, do zbierania i do koszenia i do zbierania. Czy nie winają ci lepiej? Uważam, że gminy, tak jak tu kolega tu czytał na komisji, mówił, że Piszma, Łąża, czy o nich nie lepiej by się opłaciło winając na zebranie kawałka odcinku drogi, te maszyny, zależy by tam dawać dobrą cenę, jeżeli zakupić drogi sprzęt, bo na pewno nie znać na tej chwili na zakupienie ciągnika dużej mocy i tych różnych urządzeń, to są drogie urządzenia. Ale zastanowić się na tym, czy przykładowo to dzień, dwa, przecież nie wiem ile tam, czy 10 dni winając od kogo. Tak, drugą rzecz, którą chcę przyznać, że własnymi kosztami robią, układają chodniki, zarząd dróg. Ja nie wiem, czy nie lepiej by było winając firmę to, bo wziąć, przeliczyć pracowników, ja na tym się nie zastanawiałem, ale przeliczyć pracowników, co tam robią, sprzed wszystko, czy nie lepiej dać ułożyć, na przykład jak szpitalu, dać ułożyć prywatne jakieś firmy, która by uważała, że taniej by kosztowała i to by było zrobione szybko, by było dwie pieczenie, bo tak to trzeba czekać pół roku, rok, zanim wszystkie te swoje porobią, żeby się na tym zastanowić i zobaczyć, ile godzin wynosi pracownicy swoi, a ile by kosztowało, jeżeli winać. Ja bym tu akurat polemizowałbym, że to wychodzi swoimi danymi. Nie powiedziałbym, że trzeba im powoli, zrzucić wszystko zapłacić, czas, tam wchodzą urlopy, wszystko. Także na tym bym polemizował, czy to jest tanie swoimi ludźmi, czy nie. Jeżeli by zrobili to ludzie, przykładowo z urzędu pracy, by robili to, stawienia pracownik był, a 5 czy ilu by robiło to w ramach stażu, może to by się tym. Ale jeżeli pracuje pracownicy, którzy są na etatach pewnych i pracuje 5-6 nad układaniem chodnika tam jakiś czas, nie wierzę w to, że to jest stanie. 100 zł, metr kwadratowy. Nie wierzę w to, że to jest stanie. Dziękuję.